Cześć! Co mają wspólnego My Uszy i Patelnia? Otóż jak się okazuje, nic. Ale zapraszam Was do kolejnego, drugiego już odcinka 3D Nie gryzie, czyli Wasze tematy, moje gadanie. A w dzisiejszym filmie, kilka myślę ciekawych tematów. Między innymi My Uszy, czyli jak drukować na drukarce 3D. Wysokie i wąskie elementy, bez obaw o odklejanie się narożników od stołu, frezowanie faz oraz zaokrągleń przy pomocy frezu kulkowego, czyli parę słów o takich strategiach obróbczych Fusion 360, no i patelnia 1155 ze strony Stadium, parę szczegółów też na temat szkoleń z Fusion 360, które mam nadzieję ruszę w najbliższym czasie. Zacznijmy jednak od myśli huszu, które są od niedawna moim ulubionym dodatkiem, który wypada dodać za każdym razem, kiedy drukujecie takie, wiecie, podłużne, wysokie rzeczy. Nie wiem, czy znacie ten problem, ale jak przyjrzycie się zdjęciom, zobaczycie, że narożniki tych elementów są wybitnie odklejone od stołu w trakcie samego wydruku. Wynika to z faktu, że Materiał się kurczy w trakcie stygnięcia. Efekt jest taki, że według się można powiedzieć, łódeczkuje. Buszując kiedyś po YouTubie, znalazłem świetne rozwiązanie dla tej przypadłości. Dodanie okrągłego wykończenia o wysokości tylko jednej warstwy zapobiegnie występowaniu niepożądanego efektu, a same łóżka obetniecie po prostu przy użyciu nożyczek. Przejdźmy zatem do tematu drugiego. Jeden z patronów poprosił mnie o pomoc przy strategiach obróbczych dotyczących fazowania i zaokrąglania narożników. Jeszcze dodatkowo chciałby do tego użyć narzędzia tzw. kulki, czyli zaokrąglonego frezu do obróbki. Nic trudnego, idziemy do Fusion. W celu zrobienia operacji zarówno zaokrąglenia jak i fazy zrobimy sobie kwadratowy, taką podstawę, z kwadratu o wielkości powiedzmy 60 na 60 czyli wpisuję sobie 60 tabem przechodzę na kolejny wymiar, i w środku do tego dodamy sobie jeszcze okrąg. Niech ten okrąg ma powiedzmy 30 mm średnicy. Wyekstrudujemy sobie ten element na 20 mm i dodamy fazę oraz zaokrąglenie. Zaokrąglenie skrótem klawiszowym F zrobimy sobie 5 mm. A fazę, którą tutaj mamy, też możemy sobie kliknąć i każdą z tych krawędzi po kolei zaznaczyć i również zrobić 5 mm. Ok. W zasadzie nasz model tak naprawdę jest już w tym momencie gotów do tego, żeby wykonać na nim operację, no to idziemy sobie do modułu wytwarzania, czyli idziemy do projekt, następnie wytwarzanie, i tutaj musimy dodać nowe ustawienie. Klikam sobie w ustawienia, następnie zmieniam parametry. Dotyczące mojej przygotówki. Wywalam wszystkie naddatki, czyli wszędzie będę miał 0 mm, klikam w OK. Środek mojego tutaj startu może jak najbardziej w tym miejscu się znajdować, no to dodajemy pierwszą obróbkę. Wybierzemy sobie najpierw ten otwór, który tu się znajduje, czyli idziemy do zakładki 2D, następnie wybieramy wytaczanie. Oczywiście musimy sobie wybrać narzędzie, w moim przypadku będzie to 1 ,8 cala, czyli frez. 3,175 Zatem idę do mojej zakładki Library i tu wybieram pres płaski 3,175. Gdzie ty tu jesteś? Na samej górze. Jedna osmacala, cala, wybieramy go. Kolejną rzeczą wybieramy geometrię, będzie to ten otwór oraz oczywiście wysokości, bo zobaczcie, że w tym momencie on próbuje Fusion jechać tylko i wyłącznie po tej krawędzi, a nas interesuje, żeby pojechał od samej góry. Czyli wybieramy sobie wysokości i wysokość góry, niech to będzie góra przygotówki w tym momencie on sobie przeleci przez całą głębokość. Klikamy OK i mamy naszą, nasz tutaj otwór wybrany, no to zróbmy dokładnie taką samą historię z konturem dookoła, czyli wybieramy sobie teraz kontur dookoła, zmieniamy też parametr wypustek, czyli idziemy sobie do wypustek, dodajemy tutaj wypustki, żeby ten materiał nam się trzymał. Oraz w związku z tym, że moja maszyna jeszcze nie jest na tyle sztywna, żeby mogła sobie to za jednym razem machnąć, więc wybierzemy sobie jeszcze wielokrotne zagłębienia. Klikam wielokrotne zagłębienia i niech sobie powiedzmy co, 1 mm zrobi skok i zrobi obróbkę. Jeszcze do tego wszystkiego wyłączę dojazd oraz odjazd i klikam OK. W tym momencie zobaczcie, nasz kontur będzie wycięty. No to lecimy dalej, teraz zrobimy sobie obróbkę naszym frezem kulkowym. Zaczniemy sobie od tego elementu, który jest w środku, zaokrąglimy sobie kuleczką. No to idziemy w pierwszej kolejności do kontura. Wybieram sobie kontur 3D, zmieniam narzędzie na frez kulkowy, czyli idziemy do zakładki Library, wybieram tutaj, mamy frez 375, kuleczka, wybieram ją sobie. Geometria. Musimy zaznaczyć to, co chcemy sobie obrobić, czyli... Wybieram zamiast obrys a może być nawet obrys klikam sobie model zaznaczam tę powierzchnię wysokości wysokość góry mamy górę przygotówki tutaj wybieram sobie wysokość dołu dolna część powiedzmy tą krawędź Zobaczmy co tutaj się stanie Zobaczcie, że w tym momencie fres przechodzi nam zarówno przez górną część jak i dolną część nie chcemy tak. Robię sobie edytuj. Wybieram sobie moją tutaj obrys. Zrobię sobie wybór. Mamy odtąd dotąd. I jeszcze zmienimy sobie wysokość tego, tej obróbki, czyli idziemy do przejść i nasza maksymalna głębokość, niech to będzie 0,1. Zagęści nam się bardzo ładnie tutaj i widzimy, że nie schodzi nam do samego końca. Musielibyśmy sobie zaznaczyć, żeby schodziło to głębiej. Idę sobie do edytuj. I naszą głębokość przejścia musimy sobie powiększyć o dodatkowe odsunięcie. Czyli idziemy sobie dodatkowe wsunięcie o 1 mm i robimy OK. I w tym momencie zobaczcie, bez najmniejszego problemu. Tutaj cała ta nasza powierzchnia zostanie w ten sposób wygładzona, w zasadzie wyfrezowana. Idziemy do zewnętrznych, możemy to zrobić znowu poprzez kontur. Klikamy sobie tym razem powierzchnię, które będą nas interesować, czyli oczywiście jest to wybór. O, tutaj nie muszę tego zaznaczać. Wysokości, podobnie jak poprzednim razem, wybieram sobie minus 5. Maksymalny odjazd znowu mamy 0,1. Klikamy OK. No, i w tym momencie bez najmniejszego problemu nam się tutaj element zrobi. Drugą z metod, którą moglibyśmy wykorzystać, będzie to wybieranie równomierne. Jest to o tyle fajne, że za jednym razem zrobimy sobie obie te powierzchnie. Wybierzmy sobie równomierne. Klikamy sobie w to. Kolejna rzecz to geometria, czyli zaznaczamy sobie model. Wybieram sobie te powierzchnię oraz tą środkową wysokości. Tak samo jak poprzednio. Wybieram sobie wybór, że dojeżdżamy tylko do tej wysokości. No i wysokość przejazdu, tolerancji mamy tutaj 0,1. Klikam sobie OK. no i W tym momencie równomierne przejedzie mi tak naprawdę przez cały nasz model, ale w tym momencie ja bym chciał, żeby tej powierzchni on nie ruszał, więc musimy sobie powiedzieć, żeby on ją pozostawił w spokoju, więc wracam sobie jeszcze raz do edycji i chciałbym sobie tutaj powiedzieć, że ma uniknąć górnej powierzchni, czyli klikam sobie unikaj powierzchni i wybieram, Tę powierzchnię. Klikam sobie OK, i zobaczcie, w tym momencie mam wybrane te dwa elementy. Oczywiście mogę sobie również przedłużyć, żeby on tutaj przejechał mi również troszeczkę głębiej. Zatem, przy równomiernym, robię sobie edycja i dodajmy naddatek o 1 mm. Zatwierdzam enterem. I zobaczcie, bez najmniejszego problemu tutaj wjechał nam i wyrównał elegancko te nasze powierzchnie. Tyle w kwestii kama. Czas teraz na wyzwanie z koreańskiej strony, a mianowicie patelnia. Przyznam się szczerze, że trochę czasu zajęło mi rozwiązanie tego zadania, e, zatem nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy się tym wspólnie zajęli. Zatem pobieramy PDF-a i lecimy do fiożyn. No to słuchajcie, zabieramy się za tę patelnię. Nie wygląda ona jakoś na morze super skomplikowaną, ale jednak, jakby nie patrzeć, troszeczkę przysporzyła mi kłopotów, zanim ją narysowałem. Oczywiście najprostszą rzeczą, jaką mamy, będzie to ten główny rondel, aczkolwiek zrobienie tej rączki tutaj przysporzyło mi no, troszeczkę zagwostek. Także lecimy z koksem. Zerknijmy na to, co tutaj się będzie działo. Jeśli chodzi o główną część, czyli tą, ten główny rondel, no to będzie to stosunkowo proste. Użyjemy sobie do tego zwykłe, zwykłej funkcji revolve, którą osadzimy sobie na naszym głównym szkicu, na osiach Z i X. Zatem rozpocznę sobie od rysowania linii i będzie to nasza oś obrotu. Zerkam sobie na tą moją dokumentację techniczną. Najłatwiej będzie zerknąć w to miejsce i sprawdzamy, co tutaj jest. Mamy przede wszystkim wysokość tego naszego pojemnika, czyli to będzie 48 mm. Zatwierdzam enterem. Następnie robimy sobie linię i tą linię ciągniemy dokładnie na. 210, czyli 210 przez 2. Kolejnym krokiem będzie w związku z tym detalem C, zrobienie takich dwóch elementów czyli jedną linię musimy sobie pociągnąć w dół, potem będzie taki ukos, potem znowu lecimy sobie w dół, no i do samego początku i drugą taką linię poprowadzimy sobie od wewnątrz. I mamy. Taki wstępny szkic. Teraz. Yy, kolejna rzecz, którą musimy tutaj zrobić, to pododawać wymiary. Wymiar wewnętrzny będzie wynosił dokładnie 200 na pół, czyli 100, 100 mm. Kolejna rzecz, którą tutaj mamy, będzie to yy, dodanie tych szczegółów. Ten element jest już zdefiniowany, ja go sobie przyniosę wyżej. Dolna część ma mieć. 170 mm, ale musimy ją przede wszystkim zrobić poziomą, więc zaznaczam sobie pyk i tą też musimy sobie spoziomować Ona się chyba dodała już jako pozioma i dodajemy wymiar 170 przez 2. OK. Tutaj mamy informację, że ta odległość wynosi dokładnie 3,72 i dolna część wynosi 4 mm, też to mamy zaznaczone. Kolejna rzecz. Te dwa fragmenty są do siebie równoległe, więc dodajemy sobie wiązanie równoległości. Klikamy sobie w to i w to. No i tutaj mamy jeszcze jedną rzecz, mianowicie taki mały szczegół, który wynosi: mamy informację o tym, że kąt w tym miejscu wynosi 50 stopni, czyli klikam sobie w D, następnie zaznaczam tę linię i robimy 50 stopni. OK, a odległość między tym punktem a tym punktem ma wynosić dokładnie 6 mm. Jak widzimy, wszystko nam się pięknie podefiniowało, wszystko jest na czarno, więc dodajmy sobie jeszcze zaokrąglenia. Idziemy sobie do funkcji zaokrąglenie i dodajemy, że tu i tu mamy mieć 0,5. Ok. Tu i tu również 05, tu jest 05 i tu jest również 05. Zatwierdzamy enterem, mamy po zaokrąglane, ale zniknęła nam ta linia, musimy ją otworzyć. Ona nam będzie jak najbardziej potrzebna. Dodajemy ją sobie. I dodatkowe zaokrąglenia mamy na dole, czyli to będzie section AA i tutaj mamy R18 i R16. To znowu wybieramy sobie zaokrąglenie, w tym miejscu będziemy mieli 16 a w tym miejscu będziemy mieli zaokrąglenie 18. Mamy to. Nadal rysunek cały czarny, chociaż liczba ostrzeżeń tutaj się mała pojawiła. Dobra, kończymy ten szkic i robimy sobie tak zwanego rewolwa, czyli zrobimy sobie bryłę na podstawie tego szkicu przy pomocy obrotu. Klikam sobie w obrót, zaznaczam moją powierzchnię, osią obrotu będzie tutaj ten element i nasz rondelek, w tym momencie bez najmniejszego problemu powstał. Mamy też pozaokrąglone, pozaokrąglone krawędzie, wszystko wygląda jak należy. Z boków mamy takie dwie kulki, które też dobrze by było od razu sobie dodać, czyli musielibyśmy te kulki sobie tutaj dołączyć. W jaki sposób je zrobimy? Otóż zrobię sobie nowy szkic, powiedzmy osadzę go sobie na powierzchni Z i Y. Mogę sobie na razie tą bryłę wyłączyć, żeby ona nie była mi potrzebna. I idziemy. C na klawiaturze. O, robię sobie dwa okręgi. Będą one względem siebie koncentryczne. Ten większy będzie miał średnicę 28, bo jest promień 14, czyli mamy tutaj 28. A drugi będzie miał, z tego co widzę, 20. Okay. Odległość od środka, tutaj powinniśmy mieć podaną, wynosi 190 mm. Czyli D na klawiaturze mamy tutaj będzie 190 przez 2. Jest ok. I wysokość oczywiście musi być dokładnie taka sama. Od dolnej części, czyli mamy 48 mm. Pyk 48. Pokażmy, czy tutaj faktycznie nam się to ładnie składa. Wygląda dobrze. To teraz jeszcze musimy dodać sobie taką linię, którą będziemy w stanie sobie tutaj te elementy wycinać. Czyli dodaję sobie jeszcze linię. Będzie to linia poprowadzona od tej strony. No i w zasadzie w drugą też możemy zrobić, chociaż tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Dobra, zrobię sobie dwie linie. Zakończę szkic. I teraz tą moją bryłę musiałbym dodać sobie tutaj do tego naszego rondelka, czyli musimy sobie wyciąć niejako element, który nam tu będzie pomagał. No to znowu skorzystamy sobie z obrotu. Zaznaczam sobie ten element. Osią obrotową będzie ten tutaj wycięty fragment. I teraz dobrze by było, żeby to, po, to powstała nam niejako dodatkowa bryła. Czyli zamiast wycięcia robimy sobie nową bryłę. Ona tu powstanie, zrobię sobie. A nawet słuchajcie, ja bym chciał, żeby ona nie była w całości, tylko była. No właśnie, hmm, źle zacząłem. No dobra, tak czy siak, może to być w ten sposób. Robię sobie nową bryłę. A, niech będzie, że będzie w ten sposób. Zrobię sobie odbicie lustrzane. Płaszczyzna odbicia tu, myk, Mamy to. No i dobra, to teraz w takim razie musielibyśmy yy, wyciąć sobie ten fragment za pomocą dodatkowych narzędzi. Znowu włączę sobie widoczność mojego szkicu. Wytnę sobie najpierw środek. Czyli robię rewolwa, zaznaczam to. Osią obrotu będzie tutaj ten fragmencik. I zobaczcie, wytnie mi się fragment tego mojego elementu. Robię OK. No i dobrze by było teraz jeszcze pozbyć się tego fragmentu, który mamy po, w środkowej części. Więc idziemy sobie teraz z powrotem do widoczności pierwszego szkicu i wycinamy sobie znowu z rewolwem. Pyk. Oś środkową i mamy to. Tutaj powstała nam taka bryła, i tą bryłę chcielibyśmy po drugiej stronie sobie dodać. Właśnie, pytanie, czy ona nam bez najmniejszego problemu się skopiuje na drugą stronę? Bo tą kuleczkę też byśmy potrzebowali, żeby ona była po drugiej stronie. Teraz ja sobie tą kuleczkę stworzę. Dobra, to potrzebujemy sobie odbić ten element, który mamy tu płaszczyzna odbicia będzie ta strona, ona powstanie nam z drugiej strony, mamy to i jeszcze dobrze będzie mieć taką kulkę, która nam to wytnie, więc stworzę sobie na chwilkę taką bryłę pomocniczą, to jest ta będzie tu, dobra, mamy tą i mamy tą, dobra, no to znowu włączam sobie szkic, słuchajcie, wiadę na freestyleu, także tutaj się nie denerwujcie, idziemy do rewolwa, zaznaczam sobie płaszczyznę, robię sobie oś obrotu tutaj tą, nowa bryła, odbijam ją sobie po drugiej stronie, ta bryła tutaj, odbijamy ją sobie tu, dobra, mamy te kulki, tą potrzebujemy, tej nie potrzebujemy, dobra, szkice sobie powyłączam, bo na razie ich nie potrzebujemy, więc tak, teraz dobrze by było od tego naszego głównego rondla odjąć sobie tą kulkę, no to idziemy do zakładki Combine i tak, bryłą docelową będzie to, bryłą narzędziową będzie to, robimy funkcję wycięcia i robimy OK. Mamy to i kolejną rzeczą, którą tutaj musimy zrobić, to sumować ze sobą te elementy, które, z których powstała nam w tym momencie ten, ta, ta nasza bryła, tego rondelka, czyli idę sobie znowu do funkcji utwórz kombinację, zaznaczam tą, bryły narzędziowe, teraz już je sobie sumujemy czyli dodajemy ten element, ten element i klikam sobie OK. Powstały mi tutaj te narożniki, mogę je sobie od razu zaokrąglić. Wybieram filet, zaznaczam ten i tę część, 1 mm, chyba 0,5 tam było, tak mi się mocno wydaje. Edytuję element, to miało być 0,5 i mamy pozaokrąglane, czyli część najłatwiejszą dla naszej tutaj operacji. Mamy załatwioną. Oczywiście, słuchajcie, tutaj byłoby możliwości zrobienia tego jeszcze na 10 różnych możliwych sposobów. Teraz pojechałem na zasadzie: A, wymyślę sobie. E, no, ale myślę, że tutaj nie ma najmniejszego problemu, żebyście tutaj tą kulkę osadzili w dowolny dla Was sposób. To nie ma praktycznie żadnego znaczenia, w jaki sposób ją zrobimy. Dobrze, czas zatem na rączkę, czyli powiedzmy. Zdecydowanie bardziej skomplikowaną niż nam się może wydawać. Przynajmniej w moim mniemaniu. Oczywiście, być może Wy znajdziecie dużo łatwiejszy sposób na jej zrobienie, aczkolwiek ee, no ja spróbowałem rozwiązać to w ten sposób. Mówię, liczę na Was, być może Wy znajdziecie jakiś prostszy, prostszą metodę na jej zrobienie. Patrzymy sobie na nasz tutaj rysunek i co widzimy? Potrzebujemy zrobić sobie najpierw element, który będzie podstawą naszej rączki, czyli tworzymy sobie szkic na górnej płaszczyźnie naszej patelni. Będziemy rysować po lewej stronie, na pewno zaczniemy sobie od linii konstrukcyjnej, czyli L, a następnie X, i rysuję sobie tutaj moją linię konstrukcyjną. Wyłączę sobie na razie tą bryłę, nie będę jej potrzebował, a następnie linię już niekonstrukcyjną, która będzie tam pod jakimś kątem sobie szła. I teraz potrzebujemy informacji o tym, jaki jest tutaj kąt. Na rysunku tego nie znajdziemy. Mamy tylko informację o tym, że promień zaokrąglenia, które będzie tutaj sobie siedzieć na końcu naszego uchwytu, będzie miał 15 mm. Żeby ten promień w ogóle coś wpisać, musimy mieć drugą część, która będzie się po drugiej stronie znajdować. Więc ja po prostu przy użyciu odbicia zrobię sobie po prostu drugą identyczną linię i połączę je łukiem z trzech punktów, czyli klikam pierwsza, druga i trzecia. Sprawa. Zrobię sobie od razu styczne, czyli wybieram łuk, wybieram linię i dodam informację o tym, że promień jest 15 mm. Kolejna rzecz to odległość początku naszego tutaj fragmentu od początku układów współrzędnych. Tutaj mamy informację, że jest to 128 mm. No i tu musimy dodać jeszcze informację o tym, że odległość tego elementu od tego wynosi dokładnie, mamy 30 plus 173. Ok, i możemy sobie od razu dodać tutaj te dwa otwory. Mamy pierwszy otwór, który ma 9 mm. Od razu dodajmy sobie drugi, który będzie miał tych mm. Co tu mamy? R1,5, czyli 3 mm. Musimy to jeszcze sobie wszystko ładnie wyrównać, czyli ten będzie z tym, z tym i jeszcze z tym. Dobra. Widzimy, że ten nam się nie wyrównął. Aha, bo nie mamy odległości. Musimy tutaj dodać odległość między tymi dwoma, że wynosi 30 mm. Tutaj taki szybki protip. Słuchajcie, jakbyście chcieli prowadzić linię. Styczne w punkcie y, startu naszego okręgu, to pamiętajcie, wciśnięty shift powoduje, że ta linia będzie zawsze styczna. Szukamy styczności od razu po drugiej stronie i zobaczcie, że z wciśniętym shiftem bez najmniejszego problemu jesteśmy w stanie sobie na szybko już definiować wszystkie nasze elementy. Tak naprawdę to jest koniec tej naszej podstawy, więc kończę szkic i ekstruduję sobie przy pomocy przycisku E ten nasz element już w dół na 10 mm, czyli idziemy sobie tak, robimy minus. 10. Mamy to. Czyli zobaczcie, powstał nam tutaj taki fragment, który będzie mm, powiedzmy elementem naszego uchwytu. Teraz idziemy w bardziej skomplikowane, czyli potrzebujemy dwóch płaszczyzn odsuniętych od góry, mm, żeby wykonać e, zaokrąglenia tego uchwytu. Dodam sobie odsunięcie płaszczyzny, czyli klikam sobie konstrukcja i tutaj mamy odsuń płaszczyznę. I od góry odsuwam ją sobie o 7 mm, czyli wpisuję minus 7. OK, na razie mój rondel schowam. Potrzebuję nowy szkic. Klikam sobie nowy szkic, zaznaczam płaszczyznę. Jako, że chcę sobie ukraść to, co tu już narysowałem, więc wybieram sobie P na klawiaturze, zaznaczam i klikam OK. Mogę schować bryłę. Mam już kawałek szkicu. No i teraz potrzebujemy dodać sobie łuk, ten łuk będzie miał nieoznaczony promień, ten promień jest w nawiasie, więc tu on musi wynikać z jakichś innych wartości, więc idziemy sobie do utwórz, następnie łuk i łuk ze środka i gdzieś w przestrzeni go sobie osadzamy i będzie on z tej linii sobie szedł. Od razu dodam sobie linię konstrukcyjną, żeby móc sobie go odbić po drugiej stronie i teraz tak, ten łuk jest styczny z moją linią, więc od razu tutaj fragment styczności sobie tutaj mogę dodać, Teraz sobie ten punkt z tą linią połączę i żeby on zrobił się czarny, potrzebujemy dodać informację o odległościach, więc od środka naszego łuku do środka układów współrzędnych mamy 133 mm i musimy go do, dodać sobie po drugiej stronie dokładnie taki sam, czyli zaznaczam go, odbijam po drugiej stronie i teraz mam informację o tym, że odległości między tymi środkami wynoszą dokładnie 92 mm, czyli wybieram sobie... Wymiar czyli D na klawiaturze, i tutaj mamy 92. Mamy to. Możemy podejrzeć, jak to wygląda względem naszego rondla. O, zobaczcie, prawie, prawie OK. Mogę sobie tutaj jeszcze troszeczkę to przedłużyć. Mogę nawet z tego rondla wziąć sobie tutaj wymiar, żeby mi się to ładnie odkładało, czyli zaznaczam sobie okrąg P na klawiaturze. OK, mogę go schować z powrotem. No I zobaczcie, że powstał nam tutaj taki element. Wyłączę mu wyłączę mu, hmm, co ja mu wyłączę? Wyłączę, że jest yy, konstrukcyjny. No i spowoduje też, że ten punkt, który kończy ten łuk, będzie z nim yy, styczny. Więc wybieram sobie zgodność i mamy połączenie. Jeszcze tutaj dodamy sobie linię, żeby powstał nam taki element, który pozwoli nam to wszystko ładnie dodefiniować. Wyłączam mu. Wyłączam mu też y, kwestię konstrukcji. No i powiedzmy, że mamy to, mm, ale już wiem, że przyda nam się tutaj kawałeczek takiej konstrukcji, która przedłuży nam niejako ten element. Znowu muszę pozaznaczać, że to nie jest konstrukcja, i tutaj dodajmy, że to jest tu w ten sposób. Ta odległość nie ma dla nas żadnego znaczenia. Ona może sobie tutaj siedzieć. Generalnie już wiem, że ten fragment nam się przyda. Kończymy szkic. Więc teraz już mamy górną część naszej patelachy. Teraz musimy zrobić dolną część, która jest odsunięta troszeczkę niżej. Więc wyłączę tutaj szkic i zrobimy sobie nowy szkic. Włączę na razie tą bryłę. Zerkam sobie na tą moją dokumentację techniczną i mam informację o tym, że 12 mm od górnej części muszę sobie zrobić kolejną płaszczyznę. Czyli wybieram odsuń płaszczyznę. Zaznaczam górną powierzchnię i idziemy na minus 12. Robię OK. Słuchajcie, w związku z tym, że nasz rysunek techniczny jest tutaj obrócony, więc musimy sobie też odwrócić i będziemy na tej płaszczyźnie robić kolejny szkic. Zaznaczam, tworzę sobie nowy szkic. Moje bryły na razie mogę pochować. I idziemy sobie do tego rysunku po prawej stronie i mamy informację o tym, że mamy linię w odległości 111 mm na 18 wysoką. No to robimy Linia konstrukcyjna, czyli wybieramy sobie tutaj linię. Możemy nawet poprowadzić ją od środka. Na tej linii dodajemy fragment taki pionowy. Wymiarujemy go i dajemy 18 mm. Od środka niech będzie 9. Czyli będzie idealnie w środku i odległość od początku układów sprzężonych musi wynosić 111. Mamy to, i teraz dalej. Mamy informację o tym, że siedzą tutaj sobie znowu łuki o nieoznaczonym promieniu. RW jest w nawiasie, więc znowu robię sobie łuk od środka, gdzieś go sobie tutaj osadzam od tego punktu i ten łuk idzie w ten sposób. Od razu odbiję go sobie po drugiej stronie, czyli zaznaczam go i linia odbicia niech będzie tutaj. I teraz odległość, żeby ten łuk nam się pięknie tutaj zdefiniował, ma wynosić 1, 3, 3, Mamy to. I zobaczcie, on się, on się już bez problemu zdefiniował, ale mamy jeszcze w naszym, w naszym szkicu informację o tym, że te odległości tutaj muszą wynosić 39 mm. Czyli znowu D na klawiaturze między tym a tym ma być 39. Klikamy to sobie. I słuchajcie. Dokładnie tak samo jak poprzednio, dodajemy sobie tutaj taki element, który pozwoli nam te elementy ze sobą połączyć, czyli to już mamy, to mamy zdefiniowane, to mamy zdefiniowane, a Ty czemu nie jesteś zdefiniowany? Aha, on się odłączył, dobra, to sobie tutaj wygumkuję. W skrót ze keczapami mi wjechał, tu jest trim, czyli klikam sobie w trim, ale tutaj mam się coś niedobrego porobiło. Co to jest tutaj? Tego nie chcemy. Ok. Z jakiegoś powodu połączyło nam się tutaj z linią z czapy. To mamy. I jeszcze musimy sobie tutaj to ogarnąć. Ten wymiar się powinien zgadzać. Dobra, ale ten nam się rozjechał. O co tu chodzi? Mamy te odległości podane. A jeszcze tu brakuje odległości, czyli ten fragment musimy jeszcze sobie zrobić. Odtąd dotąd jest, słuchajcie, 92. I to już się wszystko powinno ładnie tutaj nam zdefiniować. Ten, te, ten element tak naprawdę nam nie ma żadnego znaczenia. Dobra, no to połączmy ze sobą teraz te dwa profile. Mamy jeden górny i jeden dolny, więc idziemy sobie do zakładki. Wyciągnięcie złożone. Zaznaczamy dolny profil. Niech on idzie przez linię środkową. I zaznaczamy górny profil, czyli po kolei zaznaczamy sobie wszystkie elementy, z których ten nasz model jest zrobiony. Klikam sobie tutaj. No i powstał nam tutaj bardzo ładnie ten pod, tą podstawę. Mamy robimy OK. Chwilę zaczekamy, niech sobie przemyśli. No i mamy bryła 1, bryła 2, no i bryła 3, z której będziemy to mieli. Tą część musimy wyciągnąć, więc wybieramy sobie ekstruda zaznaczamy tą powierzchnię i do tej powierzchni to wyciągamy. Od razu zakładamy, że jest to operacja połączenia. Mamy to. Kolejną rzeczą, którą mamy, możemy od razu sobie tutaj zrobić fileta z tej strony. To ma mieć 3 mm zgodnie z tym, co mamy narysowane. I górna część też możemy od razu tego fileta zrobić, czyli tu mamy 3 mm. Tu go sobie od razu też zróbmy. Mamy to. No i dodajmy to wszystko do naszej głównej bryły. Klikamy sobie okrąg. No ale tutaj powstał nam jakiś fragment odrzutowca, którego byśmy nie chcieli, więc musimy go sobie wyciąć. Wracamy do szkicu numer 1 i będziemy to ciachać. Wybieram obrót, zaznaczam nasz szkic, oś obrotu, klik. I bardzo na ładnie nam się to tutaj wycięło. I jeszcze do tego wszystkiego dobrze byłoby, żeby to wszystko poskładać razem ze sobą. Czyli znowu wybieramy sobie kombajna, zaznaczam rączkę, zaznaczam moją patelachę, klikam, że ma to być operacja połączenia i łączy nam się ta patelacha ładnie. Jedyne co teraz musimy dorobić, to połączyć ze sobą te wszystkie fragmenty przy pomocy filetów, ale to już jest taka powiedziałbym zabawa. Myślę, że nie ma najmniejszego problemu, żebyście to ogarnęli. Jedyne co to dokończę tutaj fazowanie. Które musimy tutaj również do, dokończyć, czyli mamy fazowanie numer 4 i jeszcze mieliśmy filety z tej i z tej strony. Jeżeli dobrze pamiętam, to nam tutaj było R1, czyli 1 mm pyk. I tutaj te faski, słuchajcie, one są ewidentnie dodane. E, nawet widać to na rysunku, że one są, ale one nie są opisane w żaden sposób, bo można by się tu przyglądać i przyglądać, ale nie do końca to widać, więc tak naprawdę musielibyśmy mieć jeszcze bardziej szczegółowy ten rysunek. Aczkolwiek e, myślę, że to już jest zabawa dla Was. E, możecie pododawać sobie te faski już samodzielnie. A nawet nie faski, co te zaokrąglenia, tak? Bo to chodzi o zakrąglenia. Puch, łatwo nie było, ale daliśmy radę. Już niebawem, e, słuchajcie, rozpoczynam szkolenie z Fusion 360. Plan jest taki, żeby przeprowadzić z Wami pełnych 8, może 10 godzin od takich zupełnych podstaw, tak żeby po takim turbo kursie każdy z uczestników... Nie miał najmniejszego problemu z tym, żeby radzić sobie w Fusion. E, żebyście potrafili przekuwać wszystkie swoje pomysły na modele 3D. W programie szkolenia będą szkice, definicje, operacje na szkicach, e, bryły, komponenty, złożenia no wszystko to, co jest potrzebne. Jest to taki mega kurs w pigułce. Przygotowałem już zarówno skrypt, jak i zestaw plików. Wszystko będzie Wam udostępnione w ramach tego szkolonka. Póki co. Mm, Ustalam jeszcze, jak to ugryźć czasowo, żeby nie kolidowało z moją obecną pracą, ale skłaniam się w zasadzie ku dwóm sobotnim porankom, tak żeby, wiecie, nie, nie zabijać całych weekendów, nie zawalać tych sobot. Dajcie znać w ogóle, co myślicie o takim pomyśle. Jak zawsze, przeogromne dzięki dla moich patronów. Dla Was zawsze tych kilka ciepłych słów e, musi się tutaj w odcinku znaleźć. Niejednokrotnie już wspominałem, ale wspomnę raz jeszcze, że znakomita większość gratów, sprzętu, z którego korzystam, nagrywając te wszystkie filmy, zakupionych zostało dzięki Waszemu wsparciu. Raz jeszcze bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Jeżeli chcecie zostać patronem, myślicie, że to co robię tutaj jest e, ciekawą formą spędzania Waszego czasu. No to rzecz jasna, zapraszam do zostania patronem. Już wkrótce uruchomię też zbiórki jednorazowe, tak żebyście stwierdzili: A za dzisiejszy odcinek Sokalskiemu dam piątaka. Już niebawem będzie to będzie taka możliwość. No i cóż, tym samym żegnam się i widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, udanego dnia. Cześć.